Dzień dobry, tutaj ja, Łukasz, a oto moja rosyjska czapka przypominająca Syberię, ponieważ jest pewna akcja. Akcja polega na tym, że zbieramy dary i zbieramy ciuszki dla dzieci w polskiej wsi Wierszyna i dla mieszkańców również, dlatego z moja w takiej perspektywy chcę przedstawić, jak wygląda życie na Syberii, więc jestem właśnie nad morzem, nad Bałtykiem, w Gdyni z koleżanką Monika. Hejo, hejo. Będziemy razem tak jakby pływać, trochę nurkować, tak? Więc dla mnie to jest pierwsze w tym stylu doświadczenie, ale żeby nie przedłużać, zapraszam Was i zapraszam Was do zbiórki. Wszystko będzie na Facebooku, wszystko będzie ogłoszone, jest ogłoszone. Ja robię to, żeby Wam pokazać, jak bardzo mi zależy na tej zbiórce, więc jak można zobaczyć, nie wiem, czy widać, może będzie widać, to jest woda, tak? Jestem właśnie w Bałtyku, jest zima, bo jest luty i idziemy się tak naprawdę zanurzyć, więc zapraszam. No dobra. Nie wiem, czy widać. No, trochę niżej. No to zanurz się. Witam. Dobra, to jest pierwsze dążenie. 3, 4. Dobra, wychodzimy, Łukasz. Jeszcze jedno podejście będzie. Powiem tak. Szaleństwo. Szaleństwo. Patrzcie, cieplutko. Robię to dla Was i dla tej zbiórki, więc polecam. Teraz mała przebieżka po plaży, małe rozgrzanko i znów wejście do wody. Trzeba się rozgrzać organizm. Jest bomba. Ludzie się patrzą trochę i znów do wody. Nóg nie czuję, nie wiem jak Monika. Nie czuję, jest okej, super. Jest okej, jest git. Topeczka jest. Jest bajer. No i dobra, zanurzamy się. No i co? 3, 4. Jest fajnie. Jest w innej wodzie. Jesteśmy w wodzie. Gdynia. Morze Bałtyckie. Z tyłu półwysep. Widzicie, jak się chłopak poświęca. Musimy to jest dla dzieci, pomóc. Tak, to jest dla dzieci w Wierszynie. Ja wchodzę do wody, a Wy pomagacie zbierać tak rzeczy. Jest. Tak jest. Jak się da, to pieniążki. Zapraszam Was tak serdecznie. Łukasz Rybicki, ryba. No, pozdrawiam, cześć. Pozdrawiam.